Robert Burneika urodził się 8 lipca 1978 roku w Olicie na Litwie. Dzieciństwo spędził w małej wiosce, w pobliżu Mirosławia, gdzie mieszkał razem z rodzicami i starszym bratem. W młodości pomagał ojcu w jego warsztacie samochodowym, gdzie nauczył się zawodu i ciężkiej pracy. Po pewnym czasie zrozumiał jednak, że takie życie nie jest tym, co chciałby w przyszłości robić. Jako nastolatek był mocno zafascynowany filmami akcji, które w latach 90. były bardzo popularne. Ich bohaterami byli m.in. tacy aktorzy jak Arnold Schwarzenegger czy Jean-Claude Van Damme. Zainspirowany sylwetką i umięśnieniem Arnolda, w wieku 14 lat zaczął ćwiczyć w swojej domowej siłowni urządzonej na poddaszu. Większość sprzętu zbudował własnoręcznie z części, które znalazł w warsztacie ojca. W wieku 17 lat w Robercie obudził się też talent do zarabiania pieniędzy. Zaczął ściągać zachodnie samochody z Niemiec, które naprawiał i sprzedawał zyskiem obywatelom Rosji. W wieku 18 lat zaczął ćwiczyć profesjonalnie. Jego pierwszym trenerem został kulturysta, którego imienia i nazwiska nawet nie będę próbował wymówić. W 1998 roku 19-letni Robert wziął udział w litewskim konkursie kulturystycznym i zajął 5. miejsce. Młody Burneika już wiedział, co chce robić dalej w życiu i całkowicie podporządkował swoje życie siłowni. Zawsze był silnym facetem, więc zdecydował się też konkurować w trójboju siłowym. W wieku 20 lat wystartował w zawodach wyciskania na ławce, w których osiągnął wynik 184 kg. Niestety samochodowy biznes Roberta upadł, gdy Litwa nałożyła wysokie cło i nie mógł znaleźć kupców na sprowadzane auta. Burneika miał znajomego, który mieszkał w Stanach, więc postanowił również spróbować ułożyć sobie życie za wielką wodą. W 1999 roku, mając 21 lat, wyemigrował z Litwy i zamieszkał w USA w stanie Connecticut. Dalej kontynuował swoje treningi na siłowni, które łączył z pracą w warsztacie samochodowym prowadzonym przez Polaka. Tam poznał swoją przyszłą żonę. Później zmieniał jeszcze kilka razy swoją pracę, otworzył nawet własny warsztat, ale ten biznes zakończył się fiaskiem. Pierwsze zawody kulturystyczne w Ameryce nie poszły po myśli Roberta. Nie zakwalifikował się do finałowej szóstki i zaczął wątpić w słuszność obranej drogi. Załamanie te sprawiło, że bardziej skupił się na zarabianiu pieniędzy. W 2003 roku poślubił Katarzynę, Amerykankę polskiego pochodzenia. To za jej sprawą Robert zaczął uczyć się języka polskiego. Poza ojczystym językiem litewskim, Burneika posługuje się również angielskim i rosyjskim. W 2005 roku Robert zaczął próbować swoich sił w zawodach strongman w Nowej Anglii. Jednak ten sport zdaniem Burneiki był zbyt ekstremalny. Dźwiganie tak dużych ciężarów było zbyt obciążające dla organizmu i mogło to skończyć się jakąś bolesną kontuzją. W 2006 roku wrócił do kulturystyki, która była jego prawdziwą pasją i priorytetem. W swoich pierwszych pokazach w organizacji NPC zdobywał wysokie lokaty i nawet zakwalifikował się do zawodów ogólnokrajowych. Jednak nie mógł w nich wystartować z uwagi na brak obywatelstwa amerykańskiego. Tuż po jego uzyskaniu wystartował na Mistrzostwach USA Federacji NPC w 2008 roku i zajął 7. miejsce wśród 28 zawodników startujących w kategorii superciężkiej. 5 tygodni później wystartował też w Mistrzostwach Ameryki Północnej. Burneika zajął tam 6. pozycję. W listopadzie razem z ówczesną żoną przeprowadził się do Las Vegas w Nevadzie. W 2009 roku w kolejnych swoich startach zdobywał bardzo wysokie miejsce. Rok później Robert otrzymał status zawodowca federacji IFBB. W kolejnych latach Burneika kontynuował swoje starty, zajmując wysokie miejsca na zawodach. W 2011 roku uczestniczył również na prestiżowych zawodach Mister Olympia, gdzie zajął 17. pozycję. Jak do tej pory jego ostatni występ odbył się w 2014 roku na Nordic Pro Championships, gdzie zajął 7. miejsce. W 2010 roku został prawdziwym odkryciem polskiego internetu za sprawą filmów z siłowni. Same materiały powstały we współpracy z Polakiem, mieszkającym również w Las Vegas, który zajmował się wtedy suplementami. Filmiki reklamowe były wrzucane na jego forum, dlatego Burneika, Litwin żyjący od ponad 10 lat w Ameryce, mówi w nich po polsku. Ktoś po pewnym czasie skopiował film z siłowni i wrzucił na YouTube,
nazywając Roberta hardkorowym koksem. Filmik, gdzie Burneika ze specyficznym akcentem opisuje swoje ćwiczenia i reklamuje suplementy Rocket Fuel czy Double Blast, stał się hitem. Internetowy fenomen kulturysty jako jeden z pierwszych podłapał raper Tedę, który sparodiował Roberta w filmiku, a nawet zrobił kolekcję ubrań inspirowaną jego tekstami. Dzięki zostaniu internetowym celebrytą, Burneika zaczął występować w polskich mediach. Między innymi do swojego programu zaprosił go Szymon Majewski. Ogromny potencjał medialny hardkorowego koksa postanowił wykorzystać TVN, proponując mu w 2011 roku własny program. W Nie ma lipy przez dwa sezony Robert prezentuje swoje treningi i życie w Las Vegas. Od 2012 roku na swoim kanale na YouTube prowadzi razem z Michałem Konowalskim satyryczną audycję Radio Koksu, gdzie często ostro i niewybrednie komentują różne wydarzenia czy osoby. Na 27 kwietnia 2012 roku została zakontraktowana jego walka w formule MMA z Marcinem Najmanem. Miał być to debiut Burneiki w oktagonie. Przed walką Robert naśmiewał się z Marcina. Ten nie był mu dłużny, nazywając Burneikę sterydziarzem. Mimo dogryzania sobie w wywiadach, nie było między nimi złej krwi. Sytuacja zmieniła się, gdy Koksu zakwestionował polskie pochodzenie Najmana. El Testosteron nie podał ręki na ważeniu Burneice. Robert wniósł do oktagonu 124 kg i był cięższy od rywala aż o 21 kg. W pojedynku Najman chciał zmęczyć kulturystę, który z upływem czasu mógł mieć duże problemy z dotlenieniem swoich potężnych mięśni. Jednak taktyka Marcina zawiodła i Burneika pokonał go przez poddanie na skutek ciosów pięściami w 32 sekundzie drugiej rundy. Robert przyznał po pojedynku, że w ogóle nie przygotowywał się do tej walki. Rok później drugą walkę Federacji MMA Attack stoczył z Dawidem Ozdobą. Pojedynek kulturysty z tancerzem erotycznym wzbudzał duże zainteresowanie mediów. Panowie podkręcali atmosferę, wzajemnie się obrażając. Absurd tego pojedynku pogłębiał fakt gigantycznej różnicy wagi między zawodnikami. Burneika ważył 130 kg, a Ozdoba zaledwie 80. Kuriozalna walka zakończyła się po decyzji sędziego i Dawid został zdyskwalifikowany za trzecią żółtą kartkę. Powodem przyznania wszystkich kartek było unikanie walki przez Ozdobę. 27 maja 2017 roku hardkorowy Koksu stoczył swój trzeci pojedynek w formule MMA na KSW 39. Jego rywalem na Stadionie Narodowym był Paweł Popek Mikołajów. Tym razem przeciwnik hardkorowego Koksa był od niego lżejszy, zaledwie o 2 kg i miał nad nim przewagę wzrostu. Przegrał w pierwszej rundzie przez poddanie po ciosach Popka. Niestety przygotowania bazujące na rozbijaniu kaktusów na pustyni nie wystarczyły, by wygrać z Pawłem. Robert zawsze podkreślał, że walk nie traktuje serio, bo jego główną dyscypliną, którą trenuje, jest kulturystyka. Poza tym, wychodząc do oktagonu, zawsze ryzykuje jakąś kontuzją, która mogłaby mu przeszkadzać w treningu. Robert Burneika, oprócz wielkich bicków, ma też głowę na karku i smykałkę do biznesu. Znakomicie zmonetyzował swoją popularność, wchodząc we współpracę z różnymi firmami, występując w telewizji czy walcząc w MMA. Oprócz tego ma własną firmę produkującą suplementy o nazwie Burneika Sports, czy siłownię znajdującą się w Warszawie. Sympatyczny Litwin jest zaprzeczeniem stereotypu karka, sterydziarza, który przesiaduje cały dzień na siłowni. Robert nie dość, że jest facetem o gołębim sercu, który ociepla wizerunek osób ćwiczących, to zarzeka się, że nigdy nie pił alkoholu. Uważa, że sterydy są dla doświadczonych sportowców i przestrzega ludzi przed ich bezmyślnym zażywaniem. Od 2011 roku przez swoje interesy zaczął coraz częściej przebywać w Polsce. Niestety źle to wpłynęło na jego małżeństwo i w 2013 roku wniósł pozew o rozwód. W 2018 roku razem z Adrianem Kowarzykiem napisał książkę pod tytułem Nie ma lipy, opowiadającej o jego historii życia. 8 czerwca 2019 roku na gali FFF zadebiutował jako komentator freakfightowych pojedynków. Obecnie Robert oczekuje na narodziny swojego pierwszego dziecka ze swoją partnerką Kają Kędzierską. A wy co sądzicie o hardkorowym koksie? Czy zawalczy kiedyś jeszcze w klatce?
Swoje zdanie napiszcie w komentarzu. Zachęcam Was do ocenienia tego filmu i obejrzenia innych materiałów na moim kanale. Nie zapomnij też dać suba. Oprócz tego zapraszam Was na mojego fanpage'a i mój drugi kanał o tematyce gamingowej. Linki znajdziecie w opisie. Do usłyszenia.